Jestem ta pasja. Dobra. Jeszcze nie. Ej! Cześć, jestem Papa Ster. Znamy Wam teraz całą własną podcastę. Bo to jest nasza najlepsza nauczycielka biologii i chemii szkoły. Pani Barbara Pyrk. I za nią pojawia się najbardziej cudowna laureatka w klasie, Michelle Belcz. Zaraz po niej biegnie do nas mężczyzna najlepsza z języka polskiego, Julia Bzięk. Mateusz Ciszek. W naszej klasie jest też miły i koleżeński Dawid Tyran. Obok niego pojawia się Maciek Dragła, który jest najbardziej muzykalnym smerfem. Z kolei na naszą saseczkę, czyli najmniejszą smerfetkę w klasie, Weronikę Dydo. Kolejny to smerf historyk, Adrian Groele. Zapraszamy do nas Emanuela Grzegorczyka Zająca, który jest najlepszy w Unii Hokeja. Matematyczną smerfetką jest Patrycja Guz. Za nią idzie nasz smerf dzielny i pomocny Mikołaj Hołowicki. To nasz smerfowy Marcin. Mateusz Kapusta jest miłym smerfem. Sportowy atleta klasowy Aleksander Karkut. Najwyższą smerfetką jest Gabriela Kostry. Smerfowym Ronaldo, czyli najlepszym piłkarzem, jest Daniel Krupa. Za nim jest Konrad Kusek, który wręcz nam świetnie gra. Zdolności plastyczne ujawniła swoją smerfetka Patrycja Machaj. Marcin Machlik jest najwyższym smerfem w klasie. Klaudia Marszałek często odbija piłeczką z Tomkiem Maślanką, bo oboje lubią grę w siatkówkę. Do kosza świetnie trafia Hubert Mazur. A Michał Mika to nasz smerf wyśmienity z niemieckiego masamerfu Siki. Smerfetka Iza Nowak z badmintona świetna jest. Jakub Osoliński, smerf wyjątkowy, bo z geografii jest wystrzałowy. Jasiek Pantoł to fajny smerf, a smerfetką taneczną Dominika Pieruch jest. Natalia Szulc z angielskiego błyskotliwa jest, a natomiast Wiktoria Trojnacka przyjacielska jest. Mamy jeszcze Piotrka Trojnackiego, smerfa od nas 2 lata starszego, lecz bardzo dowcipnego. Zbliża się do koniec do przedstawienia Michała Wiącek, smerf, który w ręczną piłkę gra jak zwierz. Listę zamyka Mikołaj Wiącek, najsilniejszy smerf z klasy. Niestety dzisiaj go wśród nas nie ma. Thank you.
poszły. No one przecież były. Całą prawdę napisałem. Smutny, ale mówi się, poszedłem. Tyle razy wam to tłumaczyłam, ale ty jak zwykle nie uważałeś. To ja właśnie uważałem i zapamiętałem, że jak ktoś jest blisko, to się mówi poszły. A przecież ty pasuje jest blisko. Co ty znowu pleciesz i jakie blisko? Ja nigdy nic takiego nie mówiłam. Jeszcze będziesz mi tu wmawiał jakieś niestworzone rzeczy. Ja przez ciebie stracę zdrowie za to. Dzieci, co pani mówiła na ten temat? Pamiętacie? O, proszę, Ola Jezusowska. Chociaż ty pamiętasz, proszę bardzo. Pani powiedziała, dzieci, pamiętajcie. Zawsze mówimy poszedłem, nigdy poszłem. Tak właśnie pani powiedziała. No właśnie, całe szczęście, że są jeszcze takie dzieci jak ty, bo już w ogóle straciłabym chęć do pracy. Ale proszę pani, ja też zapamiętałam. Wiem, że mam mówić poszedłem. O Boże, ja dostanę zawału. Asiu, przecież ty masz mówić. Poszłam. To ja już nic nie rozumiem, proszę pani. I to ja chyba zaraz dostanę zawału. Pani już mi tak pomieszała w głowie, że mam migrenę, a potem dorośli się dziwią, że dzieci mają nerwice. Jak to nie mieć nerwicy, kiedy pani ciągle coś innego mówi i ciągle coś innego chce? W głowie się kręci. Chyba powiem mamie, żeby załatwiła nauczanie indywidualne. Przecież ja mam najwyraźniej nerwicę szkolną. Asiu, uspokój się. Nic ci nie jest. To tylko zwykła histeria. Dobrze. Najlepiej dam wam jakieś zadanie, żebyście się wyciszyli. Proszę bardzo, ułóżcie kilka zdań na temat przeczytanych lektur, potem sobie je na raz przeczytamy. Proszę bardzo, Dawid Wyrywny, przeczytaj swoje zdanie. Antek szedł na lód i zaczął pękać. Kiedy ojciec wracał z konia do domu, to chłopcy chwali mu do pyska skórki od lewą. Zdjął tylko koniec, który rzucił się na chłopca. O Boże, dziecko, co ty za bzdury wypisujesz? Przecież te zdania nie mają najmniejszego sensu. Czy ktoś słyszał, żeby kaganiec rzucił się na chłopca? Albo żeby Staś ryczał? Nie, ja po prostu nie mam już siły. Proszę, Maciej Cofny, pochwali się, co by sprawał. Chłopiec wyjął ojca i był połową sierotą. Koń zaprzyjaźnił się ze Stasiem, który często ruszał. Staś jechał na koniu i piana leciała mu z pyska. Wystarczy, wy się chyba umówiliście, żeby mnie wykończyć. Czy ja naprawdę niczego was nie nauczyłam? Proszę pani, ja uważam, że pani jest bardzo dobrą nauczycielką. A jak pani w tym roku postawi mi